Dzisiaj Łukowskie Targowisko odwiedził kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Palikot. Na wiecu rozmawiał z mieszkańcami i odpowiadał na ich pytania. Po drugie, zwiększyć kwotę wolną od podatku. Dzisiaj w Polsce człowiek, który zarabia powyżej 260 zł miesięcznie, już musi płacić podatek. A minimum egzystencji, za które według rządu można przeżyć, to 520 zł. A zatem, żeby w Polsce przeżyć, zapłacić podstawowe produkty do jedzenia, do życia, trzeba już płacić podatki. To się musi zmienić. Polska ma najniższą wolną kwotę od podatku w Europie. Proponowaliśmy w zeszłym tygodniu w Sejmie zmianę. Niestety parlament głosami Platformy i PSL-u odrzucił zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Młodzi ludzie, którzy kończą szkoły i którzy chcą, mają jakiś pomysł na biznes, a nie mają kapitału, bo większość nie ma kapitału, powinni mieć z jednej strony możliwość działania w firmie na próbę, tak jak w Wielkiej Brytanii, przez 3 miesiące się nie płaci żadnego podatku. Człowiek sprawdza, czy ta firma to dobry pomysł, czy zły pomysł. Jak zły pomysł, zamyka i nie płaci żadnych podatków. Jak dobry, od 4. miesiąca zaczyna płacić podatki. Trzeba obniżyć ceny energii w Polsce. To nie może być tak, że górnicy gdzieś tam porzucają kamieniami, dostają 2,5 miliarda złotych dodatkowo pieniędzy, a dalej energia jest droga. To musi czemuś służyć, każdemu Polakowi, obniżce cen energii. Jeżeli dzisiaj płacimy za gaz więcej niż Niemcy, jeżeli mamy energię elektryczną droższą niż we Francji, to jak ma powstać w Polsce przemysł, jak mają powstać fabryki, skoro energia jest tak droga? Energia musi być obniżona i działania rządu muszą dążyć do tego, żeby zmniejszyć straty na przekazach energetycznych, w termoizolacji i wprowadzić politykę energetyczną, która jest nastawiona na niską cenę, a nie tak jak w tej chwili na utrzymywanie po prostu status quo. Panie pośle, a co z rolnikami, którzy blokują drogi? Popiera pani ich postulaty? Proszę państwa, rolnicy blokują drogi w słusznej sprawie. Przez 7 lat rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zapewniono po prostu odpowiedniego poziomu przemysłu rolniczego, który by przerabiał produkty rolne na właśnie bardziej dochodowe. I rolnicy są wciąż uzależnieni od koniunktury na surowcach, na płodach, a nie właśnie od fabryk. Tylko że niepotrzebnie blokują drogi. Niech zablokują Sawickiego pod Ministerstwem Rolnictwa, żeby nie mógł wyjść z Ministerstwa Rolnictwa. PSL blokować. Blokować supermarkety, które biorą ogromne prowizje na tych płodach rolnych, a nie blokować dróg dla zwykłych ludzi, bo to jest bez sensu. Tylko ludzie są przeciwko rolnikom. Nie dajcie się wmanewrować. Idźcie okupować Ministerstwo Rolnictwa. Sawickiego do roboty po 7 latach. Niech wreszcie się weźmie do roboty. Blokować supermarkety, które zbijają całą marżę, a nie blokować dróg. Prezydent może zawetować dowolną ustawę rządową i zażądać wprowadzenia swojej ustawy, jeżeli chce, jeżeli ma ambicje, jeżeli ma chęć działania. Niestety obecny prezydent Bronisław Komorowski ograniczył się do zgolenia wąsów i do niewiele więcej w ciągu tych minionych 5 lat. Trzeba to zmienić. Polska się może rozwijać szybciej. Po spotkaniu z mieszkańcami Janusz Palikot zgodził się na krótki wywiad udzielony tylko naszej telewizji. Zapraszamy. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj z kandydatem prezydenta, panem Januszem Palikotem. Czy już możemy się przyzwyczaić mówić do pana, panie prezydencie? Nie, no, kandydat to prezydent. Wybory będą pierwsza tura 10 maja. Wierzę w to, że wejdę do drugiej tury, a potem zobaczymy. Jak chciałby pan przeforsować swoje pomysły? Bo podejrzewam, że ma pan swoje pomysły. Jeżeli zostanie pan prezydentem, nie mając większości... No więc właśnie z tym mitem walczę. Od tego zaczynam. Ja uważam, że prezydent bardzo wiele może. Dlaczego? Dlatego, że prezydent ma po pierwsze inicjatywę ustawodawczą, czyli może wysłać swój projekt, i dwa, ma prawo weta. Nawet jeśli nie ma żadnego własnego posła w parlamencie, prezydent, bo prezydent jest wybierany w innym trybie, to może przecież do rządu, bo pani Kłaczna przychodzi do prezydenta, pan prezydencie potrzebuje podpisać taką ustawę. Ja mówię, dobrze, podpiszę ją, ale... I tu jest to, na czym mi zależy. Dał przykład Wałęsa, jak wybrali wojska radzieckie. Mazowiecki nie chciał wtedy tego robić, a Wałęsa to przeprowadził. Aleksander Kwaśniewski wywalczył województwo świętokrzyskie, czego Buzek nie chciał, a on to przeprowadził. Lech Kaczyński zablokował moje ustawy o planie przestrzennego zagospodarowania, bo się z tym nie zgadzał i nie udało się odwrócić weta prezydenta. Więc prezydent, jeżeli chce, może działać. Problem polega na tym, że Bronisław Komorowski głównie myśli o tym, żeby być wybranym na drugą turę, na drugą kadencję, a nie żeby coś zmieniać. Mój plan dla Polski składa się z 7 punktów.
ale w punkcie pierwszym, najważniejszym, o który będę bił po prostu się od rana do wieczora, jest kwestia zwiększenia liczby miejsc pracy i podwyższenia wynagrodzeń. Czyli innej polityki gospodarczej niż uprawiamy od wielu, wielu lat. Po 10 latach wejścia do Unii Europejskiej w Polsce średnio się zarabia połowę tego, co w Niemczech. Średnio się zarabia połowę tego, co w Niemczech. A przecież średnia w Polsce jest i tak zawyżona, bo większość wynagrodzeń jest poniżej średniej. Kiedyś na Wiecu w Łukowie mówił Pan o zlikwidowaniu ZUS-u i KRUS-u. Jak wtedy, jeżeli dojdzie do skutku likwidacja, jak miałby funkcjonować system emerytalny? No więc ja proponuję model emerytury obywatelskiej. Ona jest oparta na przykładach z Kanady, Australii, Nowej Zelandii, gdzie to funkcjonuje. I to polega na tym, że każdy obywatel dostaje taką samą emeryturę i ona jest wypłacana z budżetu, z podatków, z CIT-u, z PIT-u i z VAT-u, a nie ze składek ZUS-owskich i KRUS-owskich. I ta emerytura obywatelska mogłaby w Polsce wynosić 2000 zł netto dla każdego, czyli dla większości emerytów byłoby to więcej, znaczy, że nie dostają. Ale dla oczywiście części, tych, którzy mają najwyższe emerytury, byłoby to mniej. Natomiast rzecz polega na tym, że my wypłacając przez budżet, czyli przez urzędy skarbowe te emerytury i renty, my likwidujemy całą ogromną, bardzo kosztowną infrastrukturę ZUS-u i KRUS-u, która kosztuje nas wszystkich 10 miliardów złotych kosztów stałych rocznych. Te pieniądze mają być na renty i emerytury są przeżerane przez ten system. I ten system co więcej nie daje rady, bo już dzisiaj musimy z budżetu dopłacać do rent i emerytur. Dlatego proponuję emeryturę obywatelską, taką samą dla każdego, płaconą z budżetu, a przez to te małe firmy, które dzisiaj nie dają rady płacić tego 1100 zł ZUS-u, nie będą musiały go płacić w formie tej składki ZUS-u. I dzięki temu będą miały lepszą koniunkturę, nakręcą rynek wewnętrzny, sprzedaż wewnętrzną. To jest jeden z fundamentów naszego, mojego planu dla Polski. Co z rolnikami? Czy był Pan, towarzyszył rolnikom, rozmawiał z nimi i czy forma protestu jest taka, jaka powinna być? Nie, oczywiście rolnicy popełnili wielki błąd, bo ustawili przeciwko sobie wszystkich innych nierolników, którzy nie mogą dojechać. A tymczasem powinni okupować Ministerstwo Rolnictwa i nie pozwolić Sawickiemu wyjść z Ministerstwa Rolnictwa i mieliby sympatię ludzi. Powinni dokuczać PSL-owi, przecież PSL od 7 lat rządzi Ministerstwem Rolnictwa i oni są odpowiedzialni za to, że dzisiaj nie ma odpowiednich przetwórni, że nie ma odpowiednich fabryk, że rolnicy nie mogą swoich płodów rolnych bez żadnego sanepidu inspekcji tam pracy handlowej przerabiać na sery dojrzewające, kiełbasy, binder. Dlaczego tego wszystkiego przez 7 lat PSL nie zrobił, kierując tym ministerstwem? To są realne rzeczy, które można było postulować, domagać się zmian i atakować rządzących, odpowiedzialnych. Natomiast blokada ulicy powoduje, że zwykły człowiek, który się nawet zgadza z postulatami rolników, ale mówi, zablokowali drogę, muszę dookoła. Co to jest? Blokujcie tych, którzy nie załatwili spraw. Z małymi przedsiębiorcami. Oni też mają swoje kłopoty i też powinni wyjść na ulicę? No właśnie, to się tak nie da. To problem polega na tym, że w ogóle nie ma polityki gospodarczej. Polityka u nas oparta jest na najniższych płacach i najniższych cenach. I ona powoduje właśnie te różnego rodzaju kłopoty, bo jak się zbija te ceny, zbija, to w końcu już nie można prawie nic zarobić na tym wszystkim. Trzeba odejść od tej polityki. Po pierwsze, tym małym przedsiębiorcom bardzo pomoże to, że będą musieli płacić ZUS. To będzie ich ogromna dla nich pomoc. Dwa. Trzeba zwiększyć rynek wewnętrzny właśnie. I to musi polegać na tym, że ludzie dzisiaj, którzy są w słabej sytuacji ekonomicznej, będą mieli trochę więcej pieniędzy na kupowanie tych podstawowych produktów. Trzeba to uzyskać przez zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Bo ułatwienia w postaci niepłacenia ZUS-u pozwolą nakręcić koniunkturę dla tych małych firm. Bo jak ktoś będzie miał te 100 zł więcej miesięcznie w kieszeni, to on je wyda na żywność, na ubranie, na podstawowe artykuły. I dzięki temu właśnie napędzi koniunkturę dla tych małych firm. No ale to jeszcze jest za mało, bo trzeba jeszcze w Polsce obniżyć koszty energii, które są za wysokie i doprowadzić do tego, że w Polsce powstawały fabryki. A tutaj znów, dzisiaj mamy rekordową ilość pieniędzy na kontach obywateli, 1,5 biliona złotych, ale ludzie nie chcą ich inwestować, trzymają je na kontach. Trzeba przez ulgi inwestycyjne doprowadzić do tego, żeby oni budowali fabryki i lepiej wydawać pieniądze europejskie, też na przemysł, a nie tylko na sprawy socjalne i społeczne. Ja jestem i byłem za legalizacją marihuany. Jeżeli zostanę prezydentem i parlament da mi ustawę do podpisania, podpiszę ustawę o legalizacji marihuany. Dlatego, że w Polsce około 1 miliona ludzi, co
codziennie korzysta z marihuany. Nie ma żadnego powodu, żeby oni kupowali to od gangsterów i nie ma żadnego powodu, żeby to nie było pewne, jaki to jest jakości towar, czy on szkodzi, czy nie szkodzi i tak dalej. To trzeba zalegalizować. Ale myśmy jako klub swojego ruchu składali, nie wiem, 3 czy 4 razy nawet projekty ustaw odpowiednich, ale za każdym razem Sejm to odrzucał. Mam nadzieję, że Polacy wybierając mnie na prezydenta, też ci, którym zależy na legalizacji, także to zrobią, bo dzięki temu szansa zmian w polskich przepisach będzie większa. Dziękuję. Dziękuję bardzo.